Podcast dla Wikipedii, Latarnia Morska, Kołobrzeg. Paweł Kuźniewicz, jestem byłym latarnikiem w Latarni Morskiej Kołobrzeg. W tej chwili obsługuję ruch turystyczny w Latarni Kołobrzeskiej. Latarnia jest oczywiście, tak jak wspomniałem, udostępniona dla ruchu turystycznego. Można praktycznie przez cały rok zwiedzać latarnię w okresie letnim, w czasie tego ścisłego sezonu, wręcz nawet do zachodu słońca. Można zachód słońca pięknie podziwiać z latarni. Kołobrzeska latarnia ma dosyć ciekawą historię, trzeba przyznać, bo została zbudowana w 1945 roku, zaraz po zakończeniu działań wojennych, na starym pruskim forcie. No, datowanie tych obiektów jest takie troszeczkę zróżnicowane, bo fort jest datowany na 1770 rok, latarnia, tak jak wspomniałem, 1945 rok, zaraz po zakończeniu działań wojennych została wybudowana. Pierwotnie była budowana jako pomnik upamiętniający poległych w walce z... I tutaj taką tablicę widzimy, to chyba właśnie jest główne. Ta tablica właśnie świadczy o tym, jakby to powiedzieć, pomniku, który w tamtym okresie został wybudowany. Niektórych bulwersuje ten orzeł, który nad tą tablicą jest jeszcze bez korony. No ale ci żołnierze, którzy wyzwalali Kołobrzeg właśnie z takim orłem na hełmach, na czapkach, wyzwalali ten Kołobrzeg. No on wtedy nie był w ogóle polskim miastem jeszcze, jak wyzwalany był, prawda? No dokładnie tak, był wyzwalany z rąk niemieckich, jakby to powiedzieć. Tutaj był ostatni punkt oporu Niemiec faszystowskich na środkowym wybrzeżu. Bardzo dużo, jakby to powiedzieć, Niemców przez Kołobrzeg właśnie usiłowało się ewakuować, uciekać właśnie z całego środkowego wybrzeża. Dlatego i takie zacięte boje były o Kołobrzeg, no i dlatego tyle ludzi usiłowało właśnie się tędy ewakuować, mnóstwo sprzętu pozostawiając właśnie w Kołobrzegu. A kiedy pan został latarnikiem? Jak do tego doszło? Jak się zostaje latarnikiem? Znaczy, jak się zostaje latarnikiem, to jest też taka trochę, jakby to powiedzieć, skomplikowana sprawa w pewnym sensie. W naszym przypadku, zresztą tak jak to w wielu latarniach funkcjonowało, było z pokolenia na pokolenie. Mój tata był latarnikiem. Wcześniej, zanim ja zostałem w 1985 roku latarnikiem, mój brat starszy również już był latarnikiem. No i to tak troszeczkę z pokolenia na pokolenie się przewinęło. Skoro był, jakby to powiedzieć, zwalniał się etat latarnika, miałem możliwość przyjęcia się tutaj, no i skorzystałem z tego. A pamięta pan jakieś ciekawe wydarzenie związane z tą latarnią? Ona w ogóle świeci w nocy światłem takim charakterystycznym, jak w każdej latarni, różne po prostu czasy są, tak, świecenia tej latarni. A jaki ma zasięg, czy ona tutaj właśnie, czy coś się tutaj działo ciekawego, dziwnego? No, na przestrzeni czasu troszeczkę się zmieniało i samo światło, i sam obiekt troszeczkę się zmienił. W każdym razie w tej chwili jest w trakcie przeróbki, jakby to powiedzieć, samego światła. Jest stworzone, będzie instalowane światło LED-owe. Do tej pory był specjalny system halogenów. 20 lamp 200-watowych halogenowych świeciło na latarni. To no, na tamten czas dosyć nowoczesne światło zostało zainstalowane w 1980 roku. W tej chwili, tak jak wspomniałem, już na lampę taką LED-ową jest przebudowywane sama laterna. Światło latarni jest widoczne na odległość 16 mil morskich. Tak jak to w obiektach nawigacyjnych się podaje, jest ono widoczne z 36,5 metra nad poziomem morza, bo tak się podaje to przy znakach nawigacyjnych. To przerwiemy może, bo chyba są chętni, tak? Także bo pan tutaj akurat trafiliśmy pana Pawła w momencie, kiedy on obsługuje ruch turystyczny. Jeszcze jest godzina 20:19. I latarnia cały czas przyjmuje turystów. Wchodzą turyści na
wieżę. Zebrało się z 10 osób w trakcie naszego nagrania. Musimy poczekać chwilkę. Państwo już wyszli, tak? Tak. A jak się podobało? Bardzo ładne. Co najfajniejszego było? Widoki. Kamienie mamy. Tu, pokaż Lilusia swoje. O, wszyscy mamy kamyszki. Ale to tutaj w latarni kupione, tak? Tak, tak. W tym muzeum minerałów. Tak. Bo tutaj jest muzeum minerałów też, tak? Tak, też jest. Bardzo ładnie. A jak widok? Jak widok? Widoki piękne. Ten wschód słońca, tak? Tak. Wschód, rano będzie zachód. Zachód. My dzisiaj jesteśmy rozkojarzone. Wyszliśmy od 12 z domu, jeszcze nie wróciliśmy. No tak. Jesteśmy z Łodzi. Aha. Tak, pozdrawiamy Łodzian. No i co, to wszystko. Idziemy teraz coś zjeść, bo jesteśmy głodne. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Dziękuję. Jak się Państwu podobało? Ale tutaj, na latarni. No fajnie, pierwszy raz byliśmy. Tak? Ciekawie. Pierwsza latarnia, na jakiej Państwo? Pierwsza latarnia w życiu. Czyli, ale ostatnia, czy nie? Nie, chyba nie. Miejmy nadzieję, że nie. Dobrze, dziękuję. Chyba nie. Tutaj na pewno więcej nie ma. Tutaj podobno podczas tych walk o wyzwolenie wyzwoleńczych w Kołobrzegu, w tym miejscu mniej więcej był chyba cmentarz. Dobrze kojarzę? Dokładnie tak. To, co wspomniałem, że latarnię, tą górną część wybudowano dla upamiętnienia poległych. No i dookoła tutaj na tym szańcu fortecznym były usytuowane groby właśnie poległych w walkach. Również taką ciekawostką jest, że na tym poziomie, na którym w tej chwili stoimy przy wejściu latarni, tylko z drugiej strony, od strony północnej, na gruzach tej właśnie przedwojennej latarni odbyła się msza polowa związana z zaślubinami Polski, czyli Kołobrzegu, z morzem. Właśnie tutaj praktycznie w tym miejscu, no później na przestrzeni czasu troszeczkę kawałeczek dalej został ustawiony pomnik zaślubin Polski z morzem. Latarnia pełni teraz funkcję turystyczną bardziej niż, bo chyba automat, tak jak wszędzie już w tej chwili jest zainstalowany, który pilnuje, żeby wszystko odbywało się, żeby światło świeciło w nocy, tak jak powinno świecić. A tutaj widzę, że jest kilka takich różnych obiektów muzealnych, bo jest przede wszystkim latarnia, na którą można wejść. Jest Muzeum Minerałów chyba, tak, tutaj w środku. I co jeszcze tutaj można zobaczyć? Tak jak pan zauważył, w tej chwili taką, no może nie główną atrakcją, głównym zadaniem, jakby to powiedzieć, latarni jest jako czynne nadal światło nawigacyjne, ale również jest popularnym punktem takim turystycznym. Chętnie turyści zwiedzają. W podziemiach latarni znajduje się również Muzeum Minerałów. Przepiękne okazy, warte również zwiedzenia. Po drodze w klatce schodowej, no może nie zupełnie w klatce schodowej, ale na kondygnacjach tego wspomnianego fortu starego znajduje się wystawa marynistyczna z piękną wystawą muszli morskich, no muszli światowych trzeba przyznać, bo to nie są muszle bałtyckie. W każdym razie są to przestrzenie, są to obiekty warte zwiedzenia. Tutaj przed latarnią na deptaku widać też taką wielką muszlę. Co to jest? Znaczy to akurat są rzeźby, jakby to powiedzieć. Aha, to nie jest skamieniałość? To nie jest skamieniałość, jest z piaskowca wrzeźbiony wielki amonit. No, gdzieś tak można określić, że około średnicy 1 metra. Aczkolwiek z tego, co mi kolega zajmujący się tym powiedział, że również takie amonity, takie skamieniliny tej wielkości również występują. Także że jest to takie jakby to powiedzieć, odwzorowanie, takie troszeczkę replika, tak. Replika taka reklama, jakby to powiedzieć, tego Muzeum Minerałów, które tutaj się mieści, gdzie znajdują się również skamieniliny różnych żyjątek, które kiedyś funkcjonowały na Ziemi. A od 1945 roku, pan w którym roku tutaj zaczął pracować? W 1985 roku pracowałem na latarni. I do 2010 pewnie? Tak, 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 dokładnie tak. Bo wtedy zmieniono, zdaje się, status, prawda? Już nie ma latarników, tylko są konserwatorzy. No, zostały podjęte troszeczkę inne decyzje w Urzędzie Morskim. No i na środkowym wybrzeżu został zlikwidowany etat latarnika. Pamięta pan jakąś historię taką, którą warto opowiedzieć i wspomnieć o niej? Znaczy, no takich, no jakichś super sensacyjnych może trudno, jakoś sobie nie przypominam. W każdym razie w tamtym okresie, kiedy się przyjąłem do pracy,
funkcjonowało troszeczkę, jakby to powiedzieć, rozszerzony taki zakres. To nie tylko było światło nawigacyjne samej latarni, światła w porcie, światło nawigacyjne, czyli tak zwane stawy wejściowe również obsługiwali latarnicy. Również radiolatarnia funkcjonowała w tamtym okresie. Było to za czasów, kiedy jeszcze GPS nie był znany. Systemy do namierzania pozycji statków na morzu, to właśnie była podstawową sprawą, była radiolatarnia. Ale i buczek mgłowy. W razie złych warunków pogodowych również latarnicy obsługiwali buczek mgłowy. No i była takie dziwne, może nie dziwne zdarzenie, ale w czasach, kiedy żegluga szczecińska jeszcze prowadziła tutaj żeglugę pasażerską, również wodolotami, jeden z wodolotów właśnie z jakichś tam, no trudno mi powiedzieć jakich przyczyn, bo niby była mgła, ale nie aż tak straszna, żeby wodolot nie trafił do portu. Zresztą wodolot również radar miał. No i niestety rozbił się o główkę wejściową w porcie. No, podstawowym pytaniem zaraz się stało, czy na pewno buczki były włączone, czy światła nawigacyjne były włączone. Oczywiście z naszej strony było to wszystko w porządku, buczki oczywiście działały, na autofon wszystko prawidłowo pracowało. A ktoś zginął? Ktoś ucierpiał? No były. Tam karetka zabrała prawdopodobnie jedną panią do szpitala, ale to nie były jakieś groźne obrażenia. No, domyślam się, że ogólne takie potłuczenia, jak to przy takim zdarzeniu. Optymistyczne wydaje mi się jest to, że jest takie duże zainteresowanie turystów latarnią. No właśnie, jakieś dane statystyczne pan zna? Ile osób obsługuje latarnia tutaj turystów? Nie potrafię w tej chwili powiedzieć. Turyści, tak jak wspomniałem, chętnie zwiedzają i Kołobrzeską latarnię. No Kołobrzeska latarnia ma specyficzną historię, trzeba przyznać. A zarówno Kołobrzeg jest sporym takim uzdrowiskiem, że chętnie ludzie przyjeżdżają i zwiedzają latarnię również i tak dalej. Ale jest spore takie zainteresowanie, że ludzie jeżdżą po prostu po wszystkich latarniach, zwiedzają wszystkie latarnie po kolei, również interesują się historią tych latarń. No jest to w jakiś sposób pozytywne sytuacja na te czasy, że tak powiem. Jeszcze jedną rzecz chciałem zapytać, bo latarnie są zgromadzone albo w stowarzyszeniach, szczególnie ten ruch turystyczny. Jest Stowarzyszenie Latarnik, które obejmuje kilka latarni na środkowym wybrzeżu. Jest Towarzystwo Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego w Gdyni, które obsługuje ruch turystyczny na wschodnim wybrzeżu. I jest jeszcze jedno stowarzyszenie, do którego jedziemy, czyli na zachodnim wybrzeżu, a tutaj Koszalin zostaje tak, ma jakieś stowarzyszenie, które obsługuje, jak gdyby zajmuje się tym ruchem turystycznym tutaj? No właśnie to, co pan wspomniał, Stowarzyszenie Latarni, które powstało przy Urzędzie Morskim w Słupsku, również obejmuje Kołobrzeską latarnię. Jesteśmy z bratem członkami tego stowarzyszenia, aczkolwiek to troszeczkę inaczej funkcjonuje. Kołobrzeska latarnia nie podlega pod Urząd Morski, tak jak większość latarń, podlega pod miasto. No, my jako wspierający to stowarzyszenie, wspierający ten ruch, również należymy do tego Stowarzyszenia Miłośników Latarnik przy Urzędzie Morskim w Słupsku. W tym ścisłym sezonie, czyli lipiec-sierpień, jest czynna latarnia od 10 do zachodu słońca, czyli tak mniej więcej co najmniej do 21 godziny. W tym takim okresie maj-czerwiec w godzinach od 10 do 18. W okresie zimowym weekendy, czyli piątek, sobota, niedziela od 11 do 16. Na koniec audycji proponuję posłuchać jeszcze przez około pół minuty charakterystyki światła latarni. Więcej informacji na temat podcastów dla Wikipedii można znaleźć na stronie wikiradio.org.